Tenisiści Radomskiego Klubu Tenisowego Return awansowali do finału drużynowych Mistrzostw Europy Kadetów. Konrad Fryzy i Marcin Skowroński w turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym w Turcji zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Polska drużyna pewnie wygrała wszystkie swoje mecze singlowe i deblowe z reprezentacją Grecji, a także drużyną gospodarzy. Goskaliśmy się do finałów, no i moim zdaniem to jest bardzo duże osiągnięcie, bo 4 razy już graliśmy w tych eliminacjach i dopiero za 5 razem weszliśmy. Myślę, że 2 mecze z Grecją i z Turcją były dla nas proste, ale w ostatnim i 3 meczu już nie zagrałem z Czechami, bo trener kazał mi po prostu odpocząć przed finałami. Spotkanie kończące turniej kwalifikacyjny, mimo porażki z Czechami, dało awans polskiej ekipie do finału drużynowych Mistrzostw Europy. W tym spotkaniu Konrada Fryzę zastąpił tenisista Legii Warszawa Kacper Żuk. Polska drużyna przed finałem jest pełna wiary i optymizmu. I myślimy, że jak zdobędziemy jakiś brąz albo srebro, to będzie duże osiągnięcie. No ale też byśmy chcieli zdobyć złoto, jak oczywiście każda drużyna. No ale myślę, że gamy z siebie wszystko i zdobędziemy ten medal. Finałowy turniej rozegrany zostanie we Francji w dniach od 20 do 22 lutego. Wystąpią w nim oprócz reprezentantów Polski drużyny m.in. z Niemiec, Rosji, Czech i Portugalii.